misjonarzom świętej rodziny. Myślę, że Pan Bóg już wcześniej przygotowywał, miał swój plan na mnie. Uważam tak z dwóch powodów. Pierwsze, gdzieś zawsze wszczepił w moje serce takie pragnienie, aby gdzieś pomagać ludziom. Różnie to się przejawiało w moich myślach. Chciałem zostać strażakiem, chciałem zostać jakimś bohaterem, aby ludziom w jakiś sposób właśnie tam pomóc, jakoś właśnie dać trochę z siebie. A drugie takie wydarzenie znaczące, no to był pierwszy raz, kiedy spotkałem misjonarzy świętej rodziny. Mimo że w okolicy około 70 km ode mnie nie ma żadnej parafii, misjonarze nie przybywają, nie pracują, to gdzieś tam Pan Bóg w 6 klasie szkoły podstawowej postawił misjonarzy na mojej drodze. Kolega powiedział, że słuchaj Piotrek, szykuje się wyjazd, jest możliwość wyjazdu na wakacje nad samo morze. Nad morzem nigdy nie byłem. To mówię, no to okej, a jak jest, co trzeba zrobić? On mówi, no wszystko jest załatwione, księża organizują wyjazd. I się okazało, że właśnie ten wyjazd zorganizowali misjonarze świętej rodziny. Na początku tak sceptycznie nastawiony do tego, ale jak się potem okazało, tak naładowany, tak ucieszony tymi wakacjami, tym spotkaniem i z Panem Bogiem i tak wspólnie przeżytym czasem, że po powrocie, kiedy wracałem pociągiem razem z kolegami, którymi wyjechałem, to całą drogę śpiewaliśmy to wszystko, co się nauczyliśmy. I potem misjonarze cały czas gdzieś tam pamiętali o mnie, przysyłając posłańca świętej rodziny. I w momencie, kiedy przyszedł czas wyboru, czas decyzji, czas matury, wtedy pojechałem jeszcze raz do klasztoru, do Kazimierza Biskupiego na właśnie takie kolekcje, aby zastanowić się, co ja mam w tym życiu dalej robić, jak mam tą swoją drogę powoływać, tą swoją drogę życia dalej pokierować. I wtedy pierwszy raz budziło się to moje takie uczucie, a może by zostać kapłanem. Jednak jak to w moim przypadku często bywa, jak Jonasz, troszeczkę uciekałem przed Panem Bogiem, migając się, odkładając tę decyzję, ale po pewnym czasie zrozumiałem, że jeżeli Pan Bóg ma dla mnie najpiękniejszą drogę, jeżeli On jest tym, który przewidział dla mnie, ma jakiś plan i na tym drodze będę szczęśliwy, no to nie mam czego szukać samemu, tylko po prostu oddać się w Jego ręce, zaufać Mu do końca. Więc wszystko to zostawiłem, wstąpiłem do seminarium. No i mimo tych lęków, które miałem na początku, Pan Bóg mi cały czas pokazuje, że jest we mnie wiele talentów, dużo darów, które mogę przekazać, które mogę dać ludziom, a przede wszystkim to, co mi daje, to tą radość właśnie zgłoszenia Słowa Bożego, wspomagania ludziom właśnie, może nie tyle w sposób taki fizyczny, ale przede wszystkim właśnie podnoszenia ich na duch. No dlatego, jeżeli Ty czujesz, że gdzieś tam lękasz się przed tym, żeby wejść na tą drogę, słuchaj, zaufaj Panu. Uwierz w te słowa, że jeżeli pójdziesz za Nim, On ma najlepszy plan na Twoje życie, On obdarzy Cię największym szczęściem. On sprawi, że zobaczysz sobie to wszystko, co jest w Tobie piękne i to, co możesz dać drugiemu człowiekowi. Chcę Ci powiedzieć, że jestem MSF i jestem z tego dumny.